Historia zespołu Perfect, tom pierwszy, lata 1980-1981. Wszystko zaczęło się jesienią 1980 roku, kiedy to Zbyszek Hołdys, były gitarzysta Marilii Rodowicz i zespołu Andrzej Jeliza, wrócił z zarobkowego pobytu w Chicago i Nowym Jorku, gdzie grał w polonijnych klubach do tańca. Od dawna myślał o stworzeniu supergrupy, która powali na kolana całą Polskę. Skrzyknął swoich kolegów z zespołu Dzikie Dziecko, który działa w warszawskim klubie Medyk w połowie lat 70., Ryśka Sygitowicza, znakomitego gitarzystę i kompozytora, oraz Piotrka Szkudelskiego, jednego z najlepszych polskich perkusistów. Basista Zdzisiek Zawadzki wpasował się jeszcze w Chicago. Z dużym trudem udaje im się znaleźć odpowiedniego wokalistę. Jest nim Grzegorz Markowski, człowiek, który ma armatę w gardle. Tygodnik Newsweek nazwał go później polskim Mickiem Jaggerem. Wiosną roku 81 występem w poznańskiej hali Arena szturmem zdobywają czołową pozycję w polskim roku. Ale w koło jest wesoło, Lokomotywa z ogłoszenia Nie płaczewka, chcemy być sobą, bażęcie życie, te tytuły hasła zna cała Polska. Perfect staje się bezapelacyjnie kapelą numer jeden. Wygrywają wszystkie możliwe plebiscyty popularności, grają błędną ilość koncertów, ponad 60 miesięcznie. Od razu mówi się o nich jako o kapeli anty. Słowa piosenek mówią otwarcie o polskiej rzeczywistości. Ze sceny padają ostre żarty na temat komuny. Stan wojenny przerywa ten pierwszy etap działalności grupy. Dobry wieczór Państwu. Witamy w studiu wspaniałych gości, a zarazem sprawców cudownego zamieszania, o którym za chwilę. Członkowie zespołu Perfect Rock Band. Andrzej Urny, Ryszard Sygitowicz, Piotr Szkudelski, Grzegorz Markowski, Seweryn Reszka, menadżer zespołu, Andrzej Nowicki. To wspaniałe zamieszanie to radości, to niespodzianka, to rozmaite emocje i to również mnóstwo ciekawości. I właśnie ten rozdział, który tę ciekawość by zaspokajał, chciałbym otworzyć. Jeśli pozwolicie, kilka pytań do Was. Jak doszło do tego, że po kilku latach nieobecności wracacie wspólnie na estradę? O reaktywowaniu Perfectu myślałem od paru lat. W zeszłym roku złożyłem propozycję zespołowi w składzie, w jakim był ostatnio, czyli z 1987 roku. Niestety, chodziło o trasę po Kanadzie, oczywiście niestety przeszkodą był Zbyszek Hołdys. No i zacząłem tak myśleć, jakby tą przeszkodę ominąć. Pojechałem do Chicago, spotkałem się z Ryśkiem Sygitowiczem i stworzyliśmy ten skład, który okazał się najlepszym składem Perfectu, jaki do tej pory był. Na programie znaleźliśmy napis Perfect Rock Band. Skąd pomysł, skąd wzięło się uzupełnienie, rozszerzenie nazwy? Nie ma, jest to słowo niezrozumiałe, raczej taka nazwa jest mało zrozumiała na tym terenie. Wydaje mi się, że to jest nic nieznacząca nazwa. Rock Band. Już coś może więcej mówi na ten temat. No Perfect to jest przymiotnik. Film Perfect, spotykamy się tu w Kanadzie, jest po prostu masia. Jest Perfect Ledger, jest Perfect Video. Po prostu nie jest to rzeczownik. Jest Perfect to jest przymiotnik. Po prostu. Więc musieliśmy, logicznie było, że uzupełniliśmy to. Jak doszło do tego, że ten start, powrót na duże estrady ma miejsce właśnie w Kanadzie? Czy nie było zamysłów, żeby wcześniej zrobić coś w kraju dla rodzimej widowni? Ja bym powiedział, że po prostu Kanada jest w środku pomiędzy Chicago a Warszawą czy Polską i tutaj było świetne miejsce do spotkania Ryśka z resztą kolegów. My w tej chwili jedziemy, wracamy do Polski, będziemy w styczniu grali koncerty w Polsce, także nie ma to specjalnego znaczenia, gdzie zaczęliśmy, po prostu tak się złożyło. Historia zespołu Perfect, tom drugi, lata 1982-83. Następują zmiany personalne. Nowym gitarzystą jest Andrzej Urny, a basistą Andrzej Nowicki. W czerwcu 1982 roku powstaje płyta UNU. Jest ona poświęcona temu, co się w kraju stało, a jej tytuł to numer rejestracyjny pojazdów wojskowych. Zespół wyrusza w trasę w lipcu 1982 roku. Na koncert publiczność przychodzi w koszulkach ze znakiem zakazanej Solidarności. Koncert to półtorej godziny wolności wyrwanej generałom. Podczas wykonywania utworu Nieme Kino wszyscy siadają na podłodze, zapalają zapalniczki i zapałki. W rocznicę rozwiązania Solidarności zespół wychodzi na scenę w czarnych opaskach na ramieniu i rozpoczyna koncert minutą ciszy. Wtedy też powstaje największy obok Ewki przebój grupy Autobiografia.
Pierwsza płyta rozchodzi się w nakładzie ponad 600 tysięcy egzemplarzy. Jest to czterokrotnie więcej niż limit na złotą płytę, a i tak można ją kupić tylko z drugiej ręki. W 1983 roku Hołdys postanawia odejść od zespołu, a reszta nie decyduje się na dalszą działalność bez niego. Perfekt odrodzi się jeszcze raz. Przez cały ten czas wychodziły płyty, rozchodziły się w nakładach idących w setki tysięcy. Teraz ukazują się kompakty, rozmaite wznowienia, składanki. No stąd nie trudno wysnuć wniosek, że musieliście robić ciężką forsę i że w dalszym ciągu ta forsa napełnia wam portfele, tęcznieją konta. Czy tak jest w istocie? Może Seweryn powiedzieć. Ja nie wiem, ja jestem tutaj, ja jestem biedny. Na pewno nie. Ja pierwszy raz słyszę, żeby jakieś kompakty, które są produkowane, napełniały komukolwiek z tego składu, z tego grona szacownego. Rzeczy są dziwne, to znaczy ja zarobiłem w zeszłym roku, przyszła jakaś kwota, potem 700 tysięcy złotych, to jest mniej więcej, nie wiem, $35 za cały rok. Tyle wynosiło mój udział finansowy w rok 92. Po prostu okazuje się masa płyt wydawanych przez jakieś wątpliwe firmy. Nawet oczywiście jest bardzo, bardzo dużo piractwa. Są złamane oczywiście umowy. Jesteśmy tym zdziwieni. I oczywiście nikt nie dostaje z nas ani proszę. Znaczy reasumując, mogę powiedzieć tylko, że podjęliśmy pewne akcje prawne, które ten strumień pieniędzy skierują we właściwą stronę. No, przynajmniej pozwolą wyjaśnić. Chociażby strumyczek. Strumyczek. Na okładkach płyt widnieją praktycznie dwa nazwiska autorów, Zbyszek Hołdys i Bogdan Olewicz. Czy pozostali członkowie grupy nie proponowali swoich utworów, czy też te propozycje nie mogły się przebić? No ja zawsze, znaczy pamiętam po prostu propozycję Rysia Sygitowicza, który przynosił oczywiście tych propozycji sporo. Zbyszek często mówił, wiesz, popracuj nad tym jeszcze. W związku z czym Rysio usłyszał to 6 razy i po prostu przestał przynosić. I wcale mu się nie dziwię. Myślę, że teraz ma wielkie pole do popisu. Ja myślę, że po prostu jako jedyny za przeproszeniem członek zespołu udało mi się po prostu napisać jakiś taki utwór, który się nazywał Co dzieje się w mojej biednej głowie. Co dzieje się w mojej biednej głowie. To był jeden utwór. Jeden wykonywany. Który się jakoś tam przemycił. Natomiast oczywiście... A nie został nagrany na płycie. Był nagrany na single. W związku z czym po prostu tak propozycja, oczywiście pełna demokracja i pracujmy wszyscy razem. A potem kto pierwszy dodaje, kto ten lepszy. Czyli no wolna Amerykanka. Tak to niestety faktycznie wyglądało. W tej chwili realia są inne. Macie szansę przygotowywać nowy repertuar. Za wami i pierwsze koncerty, i pewne już robocze spotkania w studio, rozmowy. Prawdopodobnie wkrótce wyklaruje się układ sił i stąd pytanie, jak będzie dobierany nowy repertuar? Proszę o jakąś wypowiedź, zarówno jeśli chodzi o muzykę, jak i o teksty. Czy to będzie w dalszym ciągu w całości Bogdan Olewicz pisał, czy ktoś jeszcze? Ja myślę, że raczej Bogdan. Na razie jesteśmy zdecydowani na Bogdana. Zobaczymy w ogóle, co on napisze. Jeżeli chodzi o muzykę z kolei, to mogę powiedzieć, że tutaj jest pole do popisu dla nas wszystkich. To znaczy zarówno dla mnie, dla Andrzeja, dla... Znaczy każdy miał jakieś przemyślenia i każdy gdzieś tam... Dla wszystkich nas. I po prostu tutaj już nie ma po prostu żadnych ograniczników, tylko po prostu sami będziemy słuchali materiału, który możemy sobie wybrać i wtedy będziemy mogli zobaczyć, czy ten akurat materiał jest akurat w tym kierunku, w którym my akurat chcemy pracować. Zatem jak daleko sięgają wasze wspólne plany, biorąc pod uwagę różność miejsc zamieszkania z jednej strony, a z drugiej to, że powrót już na tym etapie nosi pewne cechy tego powrotu triumfalnego. Historia zespołu Perfect III, rok 1987. Comeback następuje w roku 1987. Inicjatorem jest redaktor 1 kwietnia w gdańskiej hali Olivia, był nad komplet widzów. Ci, co się nie dostali, zablokowali ulicę.
Zespół dostał ogromne jak na tamte czasy honorarium w wysokości 1 miliona złotych. Organizatorzy zapewnili też 10-dniowy obóz kondycyjny w ośrodku wypoczynkowym. Zapis tego koncertu ukazał się na 3 płytach i 3 kasetach. Powtórka nastąpiła w katowickim Spodku. Wreszcie 12 września w Warszawie odbywa się Perfect Day. Wielki koncert na stadionie dziesięciolecia dla 35 tysięcy ludzi. Scena specjalnie zaprojektowana na ten koncert budowana jest z 26 tysięcy elementów przez specjalną 10-osobową brygadę. Stadion śpiewa Nie bój się tego Jaruzelskiego. Zostaje to skomentowane w Wolnej Europie i Głosie Ameryki jako polityczna rewolta wywołana przez rockową formację Perfect. Sprawą musi się zająć rzecznik prasowy rządu Jerzy Urban, ale zespół wychodzi z tego obronną ręką. Na tym koncercie sprzedawane są bilety na koncert Perfectu w roku 2000. Wpływy mają zasilić Fundację Sztuki Rockowej, którą zespół usiłuje powołać do życia. Tymczasem na początku 1988 roku Hołdys znów się oddala. Dopóki my będziemy pracowali. Jak nie będzie, to też będziemy pracowali. A jak nie będzie, to będziemy pracowali na... Ja mówię, że to jest po prostu... Mnie cały czas pytali w Kanadzie, czy ja mogę ściągnąć Perfect. Ja cały czas tłumaczyłem, że nie istnieje. W tej chwili wspaniałe przyjęcie pierwszych koncertów. Nasze plany są normalne, po prostu będziemy nagrywali płyty, będziemy jeździli po świecie, występowali. I do 2000 roku co najmniej. A 2000 roku musimy zagrać razem koncert, z tym, że będą dwie sceny prawdopodobnie. Bo zobowiązaliśmy się, tutaj jest taki certyfikat w 87 roku sprzedawany na koncercie, który jest jednocześnie biletem na koncert w roku 2000 Perfectu, więc my musimy ten koncert zagrać i do tego czasu będziemy sobie jeździli po świecie, nagrywali, występowali. Miejsce zamieszkania w ogóle nie ma znaczenia. To jest... Dzisiaj już nie. Są samoloty, wodoloty. Prośba o krótką odpowiedź. Czy nie boicie się porównań nowych propozycji z tymi hymnami pokoleniowymi typu Nie płaczewka, autobiografia, Chcemy być sobą? Boimy się, oczywiście ja sobie zdaję sprawę i zdaję sobie wszyscy sprawę, że oczywiście będzie tutaj, a może to nie takie, no, poza tym nie takie nośne. Ja tylko pamiętam jedną rzecz, myśmy zagrali w pierwszym składzie, wylansowali parę przebojów typu Nie płacz FK i kiedy zrobiliśmy płytę UNU i z drugim programem pojechaliśmy po Polsce, to ludzie też nie chcieli tych nowych propozycji słuchać, chociaż wypływała od nas z Perfectu. W związku z czym ludzi trzeba po prostu namówić do tego. A teraz możemy się obronić tylko i wyłącznie muzyką, już nie systemem. System wtedy robiliśmy antykomunię, w związku z czym łatwiej było tworzyć hasła, hasełka. Jakby to publicity można było krótszą drogą, łatwiejszy sposób. Po prostu jesteśmy w trudniejszej sytuacji. A teraz po prostu możemy się obronić tylko dźwiękami. Jest to w sumie fajne wyzwanie i chyba warto podjąć takie ryzyko. Jest duże i chcemy to podjąć po prostu. Trzeba je podjąć. Też wiesz, każdy z nas ma większy bagaż doświadczeń po prostu, także że tam już żadnego ryzyka nie widzę. A pary ci w gwizdku u nas dostatek. Dobra. Jeszcze jedno pytanie. Jaki jest odbiór waszych najbliższych tej wspólnej decyzji o powrocie na estradę? Są to nieobecności w domu, są to jakieś zmiany w planach rodzinnych i innych? Są to, że chyba bardzo, bardzo pozytywne, bo moja żona wie, że ja do muzyki zawsze tęskniłem. W muzyce jest to muzyka, kocha muzykę, mi codziennie mnie otacza i codziennie jej słucham. W związku z czym niestety muszę się w Polsce zajmować i zarabiać gdzieś tam w jakichś innych tematach, które trochę mnie nie interesują i jest to po prostu prasa tylko dla zdobycia sierotów, natomiast muzykę kocham. Słuchajcie, jeśli można wobec tego... W domu wszystkich jest podobnie. Mogę powiedzieć o swojej żonie? Bardzo proszę. Moja żona za przeproszeniem też po prostu uważa, że bardzo dobrze zrobiłem, że wyjechałem z prawa. Żony nad wszystkich chyba są szczęśliwe. Ja mam nadzieję, że będzie wam towarzyszyć również ta harmonia rodzinna w tych nowych programach. Ja kocham Grzesia Markowskiego. Że atmosfera będzie bardzo gorąca, tak jak była ostatnio, że sensacji będzie tych niezdrowych, niepotrzebnych możliwie mało. A nim usłyszymy na żywo i z płyt nowe propozycje, czy zechcielibyście coś zaprezentować tak na żywo tu w studio, coś z tego repertuaru? Siur, że tak. Po to przyszli. Dziękujemy za to. Że tak. Tylko, że będzie unplugged. Dobrze, będzie unplugged. Akustyczny, perfekt akustyczny. Może być? Prosimy bardzo i będziemy proponuję czekać. Proponuję chwilę przerwy, tak, bo musimy przemeblować i wtedy... Stoić, przebrać się. Tutaj mówię, check, one.
rozbił sieć na tej desce, gdzie król zasiada sam. Z lustra vis-a-vis w oczy patrzy mi twarz, że mordę dać. Krąży z kąta w kąt, klasnę dłonią w dłoń, wbijam zęby w tynk. Nie pomaga nic, z żelu chce się wyć, odkąd ciebie brak. Ósma punkt, odkurzyłem chleb. Wkładam go do ust, czuję, idzie bluz, jakbym dostał w łeb. Łapię kilka tych, rzucam się do drzwi, serce mrozi strach. No i ścięło mnie, bo zamknęli sklep, odkąd ciebie brak. Na nierdzewno stal spada gorzka łza, żre otwierać rdza. Z nudów idę i stoję 8 dni podmuchany ryż. Kryzys mogę znieść, ja nie muszę jeść, lecz niech przestaną truć. Odkąd ciebie brak, tracę dobry smak, błagam, Pepe, ha ha ha.